Słuchajcie, dobra. Robimy taki film z bomby. Napiję się tylko łyczka wina. Robimy. Notatkę mam. Wymianę. Dołożenie tempomatu w Octavi Tour, czyli jest to elektroniczny odpowiednik Octavi. Jakiej? Się zmniejszyć, nie da się. Octavi dwójki, FL-ki. Latary muszę gdzieś zamontować. Taki zrobimy sobie spontaniczny, całkiem spontaniczny film. Na luzie. Co? Musimy zdemontować tak, kierownicę, osłony kierownicy, sterownik, manetki. Tam jest cały zestaw rzeczy do założenia. To jedziemy. Nie będę ciął. Zobaczymy, jak to wyjdzie jedną ręką, nie? Przede wszystkim. Nie mam, uwierzcie mi, no nie mam gdzie tej kamery z boku. Tu ją bym postawił na stojaku. Nie, tam. Odłączamy akumulator, co by nam nie nałapało błędów. Za dużo tu i tak nałapie, ale... Dobra, i teraz do zestaw narzędzi. Słuchajcie. Taki przyrząd. Śrubokręt gięty, płaski. Z tyłu jest otwór. Już nie będę tutaj ćwiczył. Pokazywał, jak to się dokładnie robi. W każdym razie odpinamy poduszkę. Potrzebne są dwie ręce. Może uda mi się na czuja. Pyk. Nie, odskoczyła. Elegancko. Z drugiej strony. Tam wsadzamy i tam jest taka sprężynka oparta o zatrzask. Tutaj jest, słuchajcie, to przyciśnięte tutaj, tą stroną potrzebuje dwie ręce, obie ręce muszę użyć. Nie wiem, czy to tutaj, może coś będzie widać nawet, słuchajcie, nie wiem, jak to wygląda. Cyk, jest poduszka. Nie wiem, co tam widzicie, ale już zabieram. Jest podusia. No co tu mamy w podusi? W tej podusi mamy tylko i wyłącznie podusie. Nie ma tutaj multi kierownicy. Co robimy, żeby to wyjąć? To białe do góry, tą blokadę, ona jak jest wciśnięta, nie da się jej tutaj nacisnąć, żeby zblokować, żeby odblokować ząbki. Nie, cyk. Potem ją naciskamy, tak jest zamknięta. Teraz się nawet nie da zamknąć, bo nie jest sadzona tam we wtyczuszkę. Poduszka na bok. Tutaj. Co potrzebujemy teraz? Teraz potrzebujemy SP-Line'a, czyli wielokątowego, dwunastkę. SP-Line N12. Ja teraz muszę przytrzymać sobie kierę. Czekajcie, tam będę trzymał. Jest to dosyć mocno. Jedziemy. Ten filmik, dobra, długi wyjdzie, ale postaramy się zaatakować szybko temat. Rachu ciachu. Teraz tak, przyglądamy się, jak wyglądają znaczniki na kierownicy i na wałku. Tak? Ja mam je mniej więcej naprzeciwko siebie. Jak się zmienia kierę, to już jest inaczej. Bo kiera może mieć inny znacznik, nieustosunkowany w ogóle do nowego samochodu. Kiera, cyk. Co dalej? Dalej bierzemy magiczny
scyzor i klik, klik. O, pizdu, spadła, wylądował. Ale najgorszy jest wiatr, pamiętajcie, najgorszy jest wiatr. Raz, dwa, trzy kołorączki. Jest to Torx, nie 20 tym razem, tylko to jest śruba już elektryczna. Jest to Torx 25. Jedziemy. No to może przyspieszę takie rzeczy. No wyjdź. No patrzcie, szklanka wina i no właśnie śruby nie mogę wyjąć. Nie, ale naprawdę, no jakbym miał jedną rękę, to no, dał radę, ale to bym zaświrował. Nie, no w niektórych miejscach nie dacie rady w jedną ręką. Są takie, gdzie trzeba przytrzymać coś, jakieś gówno rozpiąć. No dobra, jedna jest tam. Jak to ustawić tu, no chociaż na chwilę gówno, żeby filmowało. Najgorszy jest wiatr. Nie wiem, co widać. Tam, pod spodem, jak tu jest wajcha, się zaczyna, to jak wsadzicie palec od wajchy w taką szparę w obudowie dolnej kierownicy, to tam jest śruba. No trzeba ją wymacać. Ona jest na Torx 25. Przy dokręcaniu ważne, żeby jej nie przekosić, bo zdarzyło mi się, przyznam, że przy wkręcaniu, jest taka śruba z gintem metrycznym, jakaś piątka, że przekosiłem ją, bo nie widać, no i się wkręcała ciężko, aż się winty pozrywały. Dobra, kluczek można wyjąć, obudowę ściągamy po prostu na boki, tu ze stacyjki trzeba zdjąć. Idzie na boczek. Nie wiem, co tu widać, może fajnie widać tu, czy nie. Gdzie tu jest sterownik? No dobra. Co tu mamy? Słuchajcie, na wierzchu mamy sterownik kierownicy. Jest to sterownik zintegrowany, elektronika w środku, taśma. Nie kręcimy go, jak jest prosto, to jest prosto. Nie dotykać. Jeżeli się zakręci lub kupimy nowy, który nie jest zaznaczony takim tutaj specjalnym mechanizmem czerwonym blokującym, nie mamy pewności, w jakiej jest pozycji, no to niestety trzeba znaleźć jego lewe, prawe obroty i na środku ustawić. No powinno być na taśmie. W aucie mamy 1,5 w lewo, 1,5 w prawo. Na taśmie jest 2,5 z hakiem w lewo i 2,5 z hakiem w prawo. Trzeba to odkręcić, środek znaleźć. Nie jest trudno. Tutaj jest Torx 15. Odkręcamy kolesia. Tak. Polecam położyć śrubki tam. Miejsce, wszystkie trzy, albo może nie, bo zegary się poniszczą. Straszne. Dobrze, za chwilę będziemy potrzebowali płaski mały śrubokręcik i dosyć delikatności. Tak, gdzie mój magiczny malutki? Tu jest, uwaga, przepraszam, tutaj się kopsnęło. Tak, musimy odpiąć raz, dwa, trzy, cztery wtyczki, 5. Omówię Wam szybko, co to są za wtyczki. To jest wtyczka od prawej. I tak, słuchajcie, tutaj z bliska. Nie wolno tutaj wsadzić śrubokręta i pociągnąć, bo to pęka tutaj. To nie wypada, nigdy się zdarzyło, że nie wypada, ale po co łamać sobie taki, to jest ząbek z takim daszkiem, okapnikiem, który trzyma tą wtyczkę na miejscu. Po co zepsuć? Delikatnie do góry i zawiązeczkę wyciągamy. Nawet to tym moim super scyzorykiem zrobię. Słuchajcie, delikatnie. Chodź tu. O, zaraz weźmy krzynę na filmie i połamy. No nie, no jedna ręka to słaby temat. Albo można tak, też taki patent jest, że wsadzamy delikatnie i wypchamy tą wtyczkę. Bo jak ja mam bez jednej ręki funkcjonował?
No rozumiecie, o co chodzi, nie? Nie chcę połamać, nie moje. Może być? Może być, nie spadnie. Widać? Widać. Może tak dowiesić. W miarę widać. O. Czyli co? Tam ją łapię. Od tyłu. Naciągam. Podnoszę delikatnie ząbek. No. Patrz, jaka szmatława. O, jak już przejdzie za ząbek, to można wyjąć. Ten się wyciąga klasycznie. Czerwona blokada w dół. Naciskamy, dociskamy, wyszła. Tutaj czerwona blokada w dół, w żółtej wtyczce. To Wam pokażę też, jak już robimy, to robimy. W tej są blokady tak. W żółtych wtyczkach, żółte wtyczki w waucie oznaczają systemy bezpieczeństwa, czyli ona się wypina tak, nie? I potem można to nacisnąć tam w środku, jest język. Żółte to są system bezpieczeństwa poduszek powietrznych, czyli poduszki, systemy wykonawcze i czujniki jako tam sensory. Dobra, i teraz tą wypinamy. Ta jest od, miałem powiedzieć, ta jest od tej manetki. Ta jest, górna jest od tej manetki. Ta dolna, co tutaj, ta to jest, idzie wiązka z samochodu, to jest do poduszki. I to jest wiązka od stacyjki. To jest po prostu do tej stacyjki, tam zestyk z tyłu, nie? A ta górna to jest od manetki lewej. I to wszystkie, więcej tutaj nie ma. Jeszcze jest chyba, nie, więcej nie ma. Reszta przechodzi przez sterownik, jak jest multikiera. Ten sterownik jest nowszy, wyższej funkcjonalności, tak, który obsługuje multikierownicę jeszcze. Ten jest średni, ten to jest nie wiem jaki nawet. C. A jaki mam założyć? O, czekajcie chwilę. To i to. A mam założyć C. No tak naprawdę nie trzeba, tak, bo to są sterowniki. Rocznik. Kurwa, kwiecień 12 roku i maj 12 roku. Numer softu 140-140. No tak naprawdę, słuchajcie, no nie ma sensu. Ten tu był, niech zostanie, to się nie będzie czepiał. O, i tak się będzie czepiał. Ten tu zostanie. No albo nie, miała być zamiana. Zamiana. No widzę. A tutaj mam manetki. Dobra. Co tu odpadło? No jeszcze kluczyk od TPMS-a tutaj, nie? O, będzie. Mogę go tu wsadzić. Coś tam. Jeszcze tu będą ksenony. Tak na marginesie. Spryskiwacze. Grzewnica. No wszystko tutaj będzie. TPMS. Guzik set. TPMS-ie też może kiedyś zrobię odcinek. O. Dobra, ale to nie jest tematem. Czyli ten sterownik tutaj zostaje. No się idzie nowy. On też był zdjęty przeze mnie w pozycji środkowej. Dobra, jak zdjąć manetki? Tutaj mam manetkę z tempomatem. Nie? To jest tempomat. Tutaj jest stripem. Czy tam jeszcze jest taki szczegół, że ta manetka jest... Zaraz, co ma? Czy jest tu wycieraczka? To się okaże, że... Tu. Też jest, dobra, czyli tam była, bo to są też manetki, różnią się tą literką na końcu, że mają brak pozycji do tylnej wycieraczki, nie? A tu jest włączona tylna, spryskanie tylnej. To spryskanie przedniej. Spryskanie przedniej, tylna, spryskiwanie tylnej. No. Jak znać te manetki? No bo słuchajcie, bo skręcanie tego to potem jest banalne. Nie będę dzisiaj pokazywał kodowania. Dzisiaj nie, to jest rozebrane. Nie ten. Tutaj z tyłu. Teraz to już musimy się to pokazać. Bo to jest meritum sprawy.
tutaj z tyłu, o, tu widać, stoi tu latarka, są takie, wypad. No, chuj mnie szczeli. Guziczki. Gdzie? Tam się zapadka odgina. Z drugiej strony jest analogiczny tutaj taki. No. Widzisz, latarka. No. I teraz, żeby to zdjąć, trzeba dwoma rękoma nacisnąć te zaczepy i to ściągnąć. Ale nie. Tutaj niestety, tutaj kupa ludzi polega, szuka filmów. Tu w tym miejscu, dobra, teraz muszę wziąć latarkę, jest zaczep. To. Nie wiem, czy będziecie widzieć, jak się będzie bujał. Tam jest taki koleś, stąd mnie z przodu było widać. Taki, no, po prostu zaczep. Trzeba go tam wsadzić w okręcik. I teraz dwoma rękoma, ja spróbuję najpierw odczepić z jednej. W przedefelkach, tam gdzie jest ten taki sterowniczek płaski pod kierownicą, jest inaczej. O, widzicie? Jedną ręką mi się udało. Puszczaj. Tadam. Jest kilka numerów, także to ja nie pokazuję tutaj, jak dobierać tempomaty, manetki, sterowniki, kierownice. Tylko jak to mechanicznie wymieniać, bo to temat dobierania i kodowania to jest inna bajka. No dobra. Manetki won. Manetki won, tak. Manetki na razie won. Dobra, wkładają drugie manetki. Z drugimi manetkami się nie certolimy. Tak. Bo one wchodzą jak? Ta wtyczuszka tutaj różni się od tej w tamtym zespole manetek, że ma więcej pinów, nie? Obsadzonych. Bo to idą tutaj te guziczki tempomatowe. Robimy klik. Zatrzaśnąć dwa zatrzaski i tyle. I jedziemy z powrotem. Czyli tak, przychodzi przychodzi z powrotem sterownik. Mhm. No, sterownik wjeżdża na swoje miejsce. Tu musi wszędzie dolegać. Elegancko. Tu go trzeba przekręcić na te trzy śruby. No i zapiąć te wtyczki. No jak? Teraz to już bez sentymentu. Klik, aż wejdzie pod tą prężnującą. Jak poduszkę. Poduszkę zapinamy. Klik i zasuwamy czerwony pierdolnik do góry. Tak samo tą. Gdzie ona ma tu swoje gniazdo? Tam. Do góry. I czerwony pierdolnik zamykamy. Tą. Tutaj są dwa gniazda, żebyście się nie pomylili, ale jedno jest, jedno nie pasuje. Kostycyki. No i co? No i to tyle. No. To jeszcze wam pokazywać, jak to skręcić. Skręcamy, zakładamy obudowę. A pokażę. A propos tych sterowników, to jest Octavia Tour. Będę skręcał, to wam trochę pogadam o tych sterownikach i tempomatach. Nie wiem, czy to był dobry pomysł tam rzucać? Chodź tu. Są trzy rodzaje sterowników. Lowline, midline i highline. To jest średniak, tak? Średniaki obsługują tempomaty. Słabiaki, lowline'y obsługują kierownicę, żeby działała. Manetki same. Nie obsługują tempomatu, nie obsługują multikiery. Średnie obsługują tempomat, wysokie obsługują wszystko, nie? Multikierę, tempomat i manetki DSG. No i teraz kwestia, co macie w swoim aucie.
odpowiednio trzeba dobrać. Jest kilka rodzajów modeli, na przełomie tam 9, 10, czy 11, czy nawet 8. Inna firma robiła, mają inny mechaniczny kształt, nie, kompletnie nie pasują manetki i sterowniki. Są inne rodzaje. No trzeba zawsze podłączyć auto pod kompa. Sprawdzić jak jest. Podeprzeć się stroną roztecha z rozkminionymi typami sterowników. O, ja to tu postawię, bo obudowę trzeba założyć. Poduszkę założymy. Dobra. Obudowa, cyk. Do góry weź. Najpierw nasuwamy tam na rączkę od regulacji, potem na stacyjkę, potem na to. Trzymam tutaj. Także trzeba tutaj sobie najpierw rozkminić temat. No wymiana, jak widzicie, no wygląda tak, czyli widać tu coś. Wygląda tak. Potem jest, dochodzi kodowanie, no ale kodowanie jak kiedyś może zrobię, no nie chcę kodować, bo potem ktoś na YouTubie widziałem i będzie. Dobra, tutaj zostawiamy luźno, żeby trafić tą od dołu. Ja ją trafię tak, myślę. W przed FL-ach, czy tam Golfach piątkach. Przed FL-ach czy Golfach piątkach jest inny sterownik, manetki są wymieniane oddzielnie. I można się bawić, sterownik jest od dołu. To też jak kiedyś trafię takiego typa jakiegoś, co będzie chciał grzebać, to bym chętnie nagrał, jak się zgodzi. I wtedy manetki wymieniamy pojedynczo. Sterowników, tam są mnóstwo rodzajów, mnóstwo kodowań, mnóstwo możliwości. Co jest? Kodowanko trzeba zrobić silnika, kodowanko sterownika, kierownicy tego tutaj. Potem nie każde auta, nie wszystkie auta mają kontrolkę na zegarach. Dobra, kiera. Kierę trafiamy na to miejsce, co było. A, przepraszam, tutaj też nie idzie ta kiera. Tutaj muszę wziąć kierę. Kierę tu. O, tutaj idzie taka kiera. Też trafiam, no być może będzie to miało jakiś wpływ, ale to się zobaczy, bo nie wiem. Z inna kierownica, z innym nabiciem. Wiecie, trzeba to ustawić wszystko potem, ale to mamy. Dobra, tu dokręcamy starą śrubą, pomimo że trzeba mieć czasami, że trzeba mieć, że trzeba mieć instrukcji nową śrubę za każdym razem, wiecie, mi to się nie dokręca. Podusia. Podusia, która tu idzie w końcu, tamta też. Podusia, no co tutaj robimy? Po prostu, no. No dobra, pokażę. Tylko to też dwoma rękoma trzeba. Może tutaj, no. Gdzie widać? No podusie. Wklikujemy tą wtyczuszkę. Tam. Bez sentymentów, nie bać się. Klik. Zamykamy ten biały cycek. I poduszkę wsadzamy w sam środek. Czujemy, że ona leży na tych i jednym ruchem obie strony skakują. Pa-bam. No. No zaraz puszczamy drugi dnia dzisiejszego. No, reszta tutaj będzie się modowała. Czy to ktoś jest do zabrania? Ta poduszka jest do tego auta do zabrania. To się wynoszę. To wszystko rozbebłane. Ksenony, lampy. Lampki. O, tu jeszcze też wjedzie lampa od W8. Ta podświetlenia główna widać. Dobra, słuchajcie, no to starczy na dzisiaj.
Myślę, że na dzisiaj starczy. Może to na grzewnicę skończę, jak będę podłączał spryskiwacze reflektorów, też ktoś prosił, może uda mi się nagrać. Najpierw tu mam terminy do jutra, a potem będę myślał. Dobra, na razie. Cześć.